motywacja działa znów. Plany są analogowe, customowe, każdy ruch. Gdy porywa nowy zew i do lotu zbieram się, słyszę głosy, że prognozy na pogodę bardzo złe. Moje szczęście zezowate wylosuje czasem coś, chociaż bywa wiele trafień, kiedy trzeba kulą w płot. Te koncerty były wyjątkowe, bardzo wyjątkowe, ponieważ tak znakomici artyści, wspaniała wokalistka nie trafiają się nam na co dzień. No jestem zachwycona. Każdorazowo jak widzę, jak fantastycznie reaguje publiczność, bardzo bym chciała, żeby zawsze tak reagowała. To by było naprawdę coś. Kakofonią staje się blisko do kotrzytu, do zachwytu w moim życiu jest. Rzecz spontaniczna. Oczywiście mówię o czułych strunach, o całym zamyśle, o całym projekcie. Dlaczego? Bo oto pięciu aranżerów dość różnych. Jednak łączy się na jednej płycie, nie umawia się specjalnie ze sobą, poza tym, że mamy spoiwo orkiestrowe, to my nie organizujemy spotkania i nie zastanawiamy się, co zrobić, żeby ta płyta była jednorodna, po prostu każdy robi swoje. Bardzo sobie to cenię, że wszyscy weszliśmy w to ochoczo. Być takim wsparciem dla Natalii i w życiu, i na scenie, to jest ogromne wyzwanie, naprawdę. Ale też przyjemność. Myślę, że dlatego, że nie ma nudy. Praca z Natalią Kukulską była prawdziwą przyjemnością. Artystka wykazała się odwagą w podejmowaniu takich nieoczywistych wyzwań i wyszło jej to naprawdę znakomicie. Dzięki między innymi temu, że miała wspaniałą wrażliwość, jeżeli chodzi o podejmowanie takich właśnie wysiłków artystycznych, ale też pełen profesjonalizm. I myślę, że tak naprawdę Fryderyk Chopin, gdyby dzisiaj mógł to usłyszeć, to byłby po prostu z tego dzieła dumny. Modulacji nie chcę tu, szukam opcji, mączę dur, akordy. Począwszy od aranżacji, które są w wykonaniu i napisane po mistrzowsku, ponieważ mamy dyrygentów mistrzów w swoim gatunku. Każdy z aranży zupełnie inny, ale przepięknie napisane, przepięknie zagrane przez orkiestrę beethovenowską. To tworzy całość, którą tą wisienką na torcie jest Natalia, która śpiewa no, w sposób niewyobrażalnie pięknie, czuje to, co tak naprawdę stworzyła. Naprawdę projekt pod względem muzycznym fantastyczny. Koruje nowy dzień, kartonowy zabał i jadra, bo znowu staje się dyktatura jak na złość. Jest to niezwykle emocjonujące brać udział w tak wielkim projekcie, bo zupełnie zapominam, że gram z rodzicami, stają oni się normalnymi, wielkimi muzykami dla mnie i granie z też tak genialną orkiestrą, która ma samych snajperów, jest to cudowne. Największym wyzwaniem tych koncertów był przede wszystkim krótki czas przygotowania, ale wielki zaszczyt i radość grania z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, gdzie od wielu lat gram na kontrabasie. Ten materiał, skądinąd trudny, udało nam się, wydaje mi się, w doskonały sposób przygotować. Fantastyczny odbiór publiczności, gromkie brawa, bisy, także no, wielka radość i spełnienie marzeń. Osobiście dla mnie to bardzo ważny projekt. Wspaniała wokalistka, wybitni muzycy, doskonała organizacja. Oby więcej takich koncertów. Dyrygentów i aranżerów. Pełna współpraca, czy jednak mimo wszystko rywalizacja z Waszej strony? Przede wszystkim rywalizacja, bo to jest rzecz, która bardzo pięknie napędza sytuację i rywalizacja nie musi oznaczać niczego złego, bo
może być dopingiem, jeżeli tak jak z kolegami mamy bardzo dużo nić porozumienia i lubimy ze sobą spędzać czas poza koncertami i gadać o muzyce, rozmawiać, to ten element rywalizacji jest przyjemny. Pracując z różnymi orkiestrami, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, zwracam uwagę na dwie rzeczy. Oczywiście na kompetencje, na to, czy muzycy w orkiestrze są tak zwanymi snajperami, ale druga rzecz, być może istotniejsza, to jest pierwiastek ludzki. To, czy nawiązuje się z tymi ludźmi kontakt pozamuzyczny, czy się uśmiechają, czy są otwarci. I tak właśnie jest z orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Było pięknie i już się nie możemy doczekać kolejnego koncertu. Wszystkie te aranżacje były bardzo intymne i widać było, że artystka bardzo je przeżywała. I szczerze mówiąc, bardzo duże wrażenie na mnie to zrobiło. Cała płyta jest po prostu genialna. To jest kunszt, to jest wyżyny tak naprawdę artystyczne, muzyczne, wokalne. Wspaniały koncert. Praca z Natalią jest fantastyczna. Szczerze mówiąc, nie znałem jej wcześniej. Przed tym, jak poznaliśmy się przy projekcie Czułe Struny i nie sądziłem, że jest aż tak wrażliwa, tak wszechstronna muzycznie, tak w każdym calu umuzykalniona i tak uduchowiona. To było fantastyczne przeżycie. Jesteśmy po dwóch wspaniałych koncertach z niesamowitą publiką, w dwóch niesamowitych miejscach. Niezmiernie się cieszę, że akurat harfa została tak pięknie wykorzystana. Czułe Struny. Rzeczywiście mogę nazwać, że to jest mój projekt mojego życia, muzyczny projekt mojego życia. Z wielu powodów. Chociażby ze względu na sam fakt patrona tej płyty, czyli Fryderyka Chopina, postaci pomnikowej. Z drugiej strony na wielkość, rozmach całego przedsięwzięcia, czyli orkiestrę symfoniczną, zaproszonych muzyków, 5 dyrygentów, 5 zaproszonych również artystek, które napisały teksty. Jest to wielkie wyzwanie, ale właśnie ja nazywam ten koncert Czułych Strun wielkim świętem, bo dopiero wtedy jest to spełnienie, kiedy ta czułość przepływająca z muzyki, z dźwięków jest odbierana przez publiczność. Czułe Struny to jest spełnienie moich marzeń. Oh,